Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku Na Poboczu nadchodzi Mercedes-Benz EQG oraz inne nowości marki ze Stuttgartu, a także zdjęcia Renault Megane E-Tech oraz Oleta Coupé. Zaczynamy. Zabezpieczauto.pl to polska firma oferująca ciekawy produkt, który świetnie chroni Wasz samochód z dostępem bezkluczykowym przed nieautoryzowanym uruchomieniem. Ale to już zapewne wiecie. Rozwiązanie, które oferują, nazywa się CanLock i jest zaawansowanym technologicznie systemem montowanym bezinwazyjnie, bez utraty gwarancji do szyny Can. Homologacja urządzenia pozwala negocjować zniżki na ubezpieczenie samochodu. Jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana, to przygotowaliśmy kod rabatowy na zakup. Tu wystarczy hasło jazdy probne, a więcej info znajdziecie w opisie filmu. W gamie Renault pozostało tak naprawdę w tym momencie niewiele modeli, które długo nie doczekały się nowej wersji. Modelem, który nadchodzi w swojej nowej generacji, o czym świadczą pojawiające się na drogach publicznych zamaskowane samochody, jest Renault Kadjar. Druga generacja ma mieć predyspozycję, by odnieść jeszcze większy rynkowy sukces. Auto ma być zbudowane na platformie podłogowej CMF-C, którą dzielić będzie z nowym Nissanem Qashqai'em. To odbije się na atrakcyjnym i pojemnym wnętrzu oraz dużej ilości miejsca na bagaże. Możliwe będzie także zastosowanie zelektryfikowanych jednostek napędowych. Stylistyka nowego modelu ma być dość specyficzna, gdyż będzie się mocno odnosić do koncepcyjnego Renault Megane E-Vision. Na pokładzie znajdziemy szereg zaawansowanych rozwiązań od systemów bezpieczeństwa po łączność online. Z przodu rozświetlać drogę będą matrycowe reflektory LED, a system multimedialny we wnętrzu otrzyma następną generację systemu EasyLink. Premiera tego auta może mieć miejsce najwcześniej na początku przyszłego roku. Wygląda odrobinę jak przerobione BMW Z8, ale nie jest nim. To natomiast Oleta Coupé, czyli dzieło Smith Vehicle Engineering. Tak naprawdę jednak pojazd, który widzicie na zdjęciach z BMW, ma wspólnego bardzo niewiele. Może pod kątem stylistyki można przyznać, że wspomniane Z8 było tu główną inspiracją, choć linia tyłu zmienia całą sylwetkę. Bazą dla tego samochodu było BMW Z4, a całe nadwozie obudowano panelami z włókna węglowego i kompozytów, dzięki czemu waga wyniosła jedynie 1401 kg. Do napędu wpakowano pod maskę jednostkę S65B44 z BMW M3, generującą 450 koni mechanicznych. Cała moc trafia na tylną oś za pośrednictwem manualnej skrzyni biegów. Oleta Coupé otrzymała od podstaw skomponowane zawieszenie, układ wydechowy i tylny dyferencjał ze szperą. Oleta może być w pełni indywidualizowana pod kątem wyglądu. Klient dobiera sobie lakier, detale i wykończenie wnętrza. Jak Wam się podoba? Cupra zaprezentowała podczas konferencji online nowy samochód koncepcyjny nazwany Urban Rebel. Pierwszy publiczny debiut ma mieć miejsce natomiast na targach motoryzacyjnych IAA w Monachium już w tym miesiącu. Również zdaniem Seata i Cupry przyszłość motoryzacji rysuje się w elektrycznych barwach, dlatego powstaje kolejny elektryczny model. Ma jednak pojawić się na rynku w wersji ewolucyjnej w ciągu następnych kilku lat. Póki co koncepcyjny Urban Rebel jest sportowym miejskim samochodem, czyli taką zapowiedzią kompaktowego elektrycznego hot hatcha, który ujrzy światło dzienne w 2025 roku. Koncept ten to również zapowiedź w przyszłości marki, a z pewnością język stylistyczny będzie kontynuowany w następnej generacji modeli. Przedni pas został mocno zaostrzony poprzez zastosowanie ciosanych reflektorów LED oraz ostrej atrapy chłodnicy. Dach wyraźnie schodzi już za słupkiem A ku tyłowi, gdzie czeka na nas gigantyczne tylne skrzydło ze zintegrowanymi światłami oraz podświetlonym logo Cupra w centralnym miejscu. Cupra Urban Rebel mierzy na długość 4 metry i jest wysoka na 1,4 metra. Moc wyjściowa zamontowanego weń silnika elektrycznego wynosi 435 koni mechanicznych, a auto robi setkę w 3,2 sekundy. W sieci pojawiły się oficjalne zdjęcia elektrycznego Renault Megane E-Tech Electric tuż przed jego debiutem na targach IAA w Monachium. Model ten ma być pozycjonowany pomiędzy segmentem crossoverów oraz hatchbacków i jest to nieco bardziej normalna produkcyjna wersja oparta na studium Megane E-Vision. Ma mieć podobne proporcje do elektrycznego Nissana Ariya, które wynikają także z takiej samej platformy podłogowej, czyli CMF EV. Nowy model początkowo ma być oferowany z bateriami o pojemności 40 i 60 kWh, które pozwolą na przejechanie na jednym ładowaniu maksymalnie 500 km. To więcej o 20 km niż w pierwszych komunikatach francuskiego producenta. Na przedniej osi zamontowany ma zostać początkowo silnik elektryczny o mocy 220 koni mechanicznych, natomiast w późniejszym czasie dołączy wariant topowy z napędem na 4 koła i mocą 390 koni mechanicznych i 600 Nm momentu obrotowego, tak jak ma to miejsce we wspomnianym Nissanie, który dysponuje przy tym też większą baterią o pojemności 90 kWh, pozwalającą na pokonanie na jednym ładowaniu dystansu 600 km. Zdjęcia pozwoliły uzyskać także wgląd do wnętrza nowego samochodu, na którego desce rozdzielczej znajdzie się zestaw dwóch wyświetlaczy służących do obsługi systemu multimedialnego oraz wyświetlania cyfrowej tablicy zegarów. Auto ma być produkowane w fabryce w północnej Francji i sprzedawane będzie równolegle z nową generacją spalinowego Megane. Sprzedaż rozpocznie się w pierwszej połowie 2022 roku.
Mercedes-Benz zrobił istny zamach na świat motoryzacyjny, gdyż na targach motoryzacyjnych IAA w Monachium zaprezentował kilka oczywiście elektrycznych modeli. Nie będę poświęcał temu kilku newsów, bo część z Was pewnie oszaleje ze złości. Pierwszym z wyszczególnionych modeli jest nadchodząca w pełni elektryczna wersja kultowej G-klasy, która zostanie nazwana EQG. Koncepcyjna terenówka wygląda na niemal gotową do produkcji, adoptuje większość paneli nadwozia z regularnej Gelendy W463 i wprowadza niektóre modyfikacje, które kojarzyć możemy z samochodów z linii EQ. Chodzi tu o całkowicie zabudowaną atrapę chłodnicy czy dwutonowy schemat kolorystyczny. Pojazd otrzymał także montowaną do dachu listwę doświetlającą LED, podświetlone boczne osłony drzwi, unikalne 22-calowe aluminiowe felgi czy bardziej aerodynamiczne ukształtowane zderzaki. Akurat w wypadku tego modelu producent nie powiedział zbyt wiele na temat jednostki napędowej. Zupełnie inaczej sprawa ma się z zaprezentowanym Mercedesem AMG EQS 53 Formatic Plus, który dysponuje, jak sama nazwa wskazuje, napędem na 4 koła i generuje ponad 750 koni mechanicznych przy dodatku w postaci opcjonalnego pakietu Dynamic Plus. Dotychczas najmocniejszym EQS-em w ofercie był wariant dwusilnikowy o mocy 761 koni i 1020 Nm. Pozwalało to robić setkę w 3,4 sekundy i osiągać maksymalnie 250 km/h. Energia w nowej wersji z dopiskiem AMG magazynowana jest w baterii o pojemności 108 kWh, która pozwala na przejechanie na jednym ładowaniu 526 do 580 km. To jednak mniej niż 770 km podawane w przypadku wariantu bez AMG. Mocniejsza elektryczna limuzyna sprzedawana jest w standardzie z tylną osią odchylaną o 9 stopni, a także układem zawieszenia AMG Ride Control Plus. Do dyspozycji jest także bardziej wydajny układ hamulcowy z większymi tarczami oraz sześciotłoczkowymi zaciskami. Od strony stylistyki samochód ten cechuje się bardziej sportowym pakietem stylistycznym, składającym się z ostrzej zarysowanych zderzaków w stylu AMG oraz 21 i 22-calowych felg aluminiowych. Tuż przed oficjalnym rozpoczęciem targów w Monachium Mercedes-Benz pokazał także sedana EQE, który wygląda z zewnątrz tak naprawdę jak lekko zmniejszony EQS. Model ten na rynku sprzedażowym ma zmierzyć się z Tesla Model S oraz nadchodzącym Audi A6 e-tron. Auto mierzy na długość 5 metrów, jest zatem krótsze od EQS-a i po tym głównie je rozpoznamy. Wnętrze jest oczywiście prawdziwie zdominowane przez wielki dotykowy wyświetlacz MBUX Hyperscreen, który zadebiutował w EQS-ie. Do napędu Mercedesa EQE służyć ma silnik o mocy 300 koni mechanicznych i 530 Nm momentu obrotowego, zasilanego baterią o pojemności 90 kWh. Zasięg na jednym ładowaniu wynosi tu 660 km. To nie koniec jednak nowości Mercedesa, który przygotował jeszcze koncept prezentujący nadchodzącego elektrycznego ultraluksusowego SUV-a, jakim jest Mercedes Maybach EQS SUV. Model ten ma wejść do sprzedaży dopiero w 2023 roku, jednak cechuje się stylistyką, która ma się niewiele zmienić. Z przodu widać nowoczesne i eleganckie wąskie i smukłe reflektory LED, jak również w całości zabudowaną atrapę chłodnicy z efektami świetlnymi. Zwracają uwagę przyciemnione szyby oraz masywne 24-calowe aluminiowe felgi. Drzwi otwierają się tu w pełni automatycznie i pozbawione są klamek. W kabinie deska rozdzielcza jest znów zdominowana ekranami. System Hyperscreen obejmuje nieco ponad 12-calowy ekran. Firma nie zdradza jednak niczego więcej. BMW Motorrad zaprezentowało koncepcyjnego CE02, który łamie tradycję po raz kolejny. Pojazd nazwany jest nową interpretacją nowoczesnego i miejskiego środka transportu osobistego. Nie jest to w żadnym wypadku tradycyjny motocykl bądź skuter. Zamiast tego bawarski producent pokazał ultralekkiego dwukołowca elektrycznego z mocno futurystyczną stylistyką. Ma być kierowany do osób w wieku 16 lat, które nigdy jeszcze nie miały możliwości zasiąść za sterami prawdziwego motocykla. Właśnie z grupy docelowej wynika rodzaj stylizacji jednośladu. Cechuje się 15-calowymi kołami oraz LEDowymi punktami świetlnymi. Ma silnik elektryczny o mocy 15 koni mechanicznych, masę własną wynoszącą 120 kg, potrafi się rozpędzić do 90 km/h i przejechać na jednym ładowaniu 90 km. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia również dzisiaj wieczorem w nowym odcinku testu jazdy próbne. Hej!